okazało się, że nasza miejscówka całkowicie zarosła, jest pełną zielska. Nie idzie wrzucić tam zestawu, a nawet jak wrzucimy, grzęźnie gdzieś w zielichu głęboko. Można próbować. Próbowaliśmy już na długich przyponach, podnosiliśmy przynętę ponad zielsko. Niestety jakieś pojedyncze skubnięcia, nic się nie chce zainteresować naszymi przynętami. Za to wszystko chodzi przy brzegu. Wrzuciliśmy troszeczkę zanęty, żeby sprawdzić, jak pracuje. Tuż. I przypłynęły ładne płotki, wzręgi. I postanowiliśmy, że porzucamy tam troszkę na spławki. I zgadnijcie, co złowiło. Teraz wam pokażę. Ryba chodzi przy brzegu, dużo brań jest w toni, niestety przeszkadza nam ukleja. Próbujemy dalej, zobaczymy, może coś się jeszcze trafi. Przynęty, jakie dzisiaj stosuję. Jest lekko przekiszony i dodałam do niego kiedyś dipa czosnkowego. Dobrze tak działa, jak tak, ja wiem, z tydzień, z dwa tygodnie poleży w tym dipie i jest wtedy idealny. Kurkumą. Idealnie pasuje i do zanęty, i na hak. I właśnie między innymi do naszej zanęty dodaliśmy pęczaku kukurydzy świeżej. Tej nie dodajemy, ona służy tylko na hak. Płotka dłoniak. Danie szefa, kukurydza skisiała o zapachu czosnku.
Pójka. Dzisiejsza mieszanka to baza jezioro połączona z leszczem XXL, grube ziarna, do tego jeszcze dorzucone dużo kukurydzy i takiego gotowanego z kurkumą pęczaku. Ciekawie to się prezentuje. Wrzuciliśmy tutaj troszkę na próbę i fajnie rybki się kręciły, zbierały sobie ziarenka z dna. Niestety dzisiaj jakoś nie bardzo chcą współpracować. Jeden linek, kilka płotek i to wszystko. Dwie wzdręki. Tam coś się dzieje, coś puka w ten spławiczek, ale też tak jakoś ma chęć, ale chyba się wstydzi. Thank you.
Cześć. Dzisiaj robimy drugie podejście na leszcze, tylko że dzisiaj mamy zamiar zostać na noc. Są bardzo zimne noce. Mamy nadzieję, że nie zmarzniemy za bardzo. Przygotowaliśmy się oczywiście, mamy ciepłe ciuchy. Bodzio dopiero robi zestawy, ja już zarzuciłam. Parę razy też rzuciłam, żeby zanęcić. Kilka kulek wrzuciłam z procy. Troszkę poleciku, łowimy głównie tam belsy. Andrzej też mówi, że będzie próbował na robaki. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, bo tutaj jednak nie wiemy, jakie jest dno, czy będzie jakieś grząskie i czy robaki nam nie wlezą w muł. Dodatkowo wiemy, że jest taki dosyć duży pas roślinności i rzucając tam robaki na pewno zakopią się w tym zielsku. Rzucając dumbbellsa takiego pop-upa, on się kładzie fajnie, delikatnie na zielsku i wtedy kusi ryby do brania. Próbujemy. Przyjechaliśmy dosyć późno, ale myślę, że jeszcze mamy czas, żeby jakoś podnęcić nasze łowisko. Było branie pierwsze dzisiaj. Na krótszy przypon, na dumbbellsa. Się zdecyduje.